21 listopada wspominamy świętego Maurusa di Parenzo, biskupa i męczennika. Pomiędzy Triestem a Pulą na zachodnim wybrzeżu Istrii starożytne miasto Porec nadal zachowuje ślady swojej tysiącletniej historii z zabytkami sięgającymi od antyku rzymskiego po renesans wenecki. Jednym z najważniejszych zabytków jest piękny kościół z trzema nawami poprzedzony atrium i chrzcielnicą, który pochodzi z pierwszej połowy VI wieku. Kościół w Porecu został zbudowany w czasach największej świetności cywilizacji i sztuki bizantyjskiej we Włoszech. Zarówno w stylu, jak i temacie jego mozaiki przypominają słynne mozaiki z Rawenny, a zwłaszcza te piękne z kościoła San Vitale w Rawennie. W mozaice apsydy, obok uroczystej Madonny na tronie z dzieciątkiem na kolanach, przedstawiona jest postać świętego Maurusa, któremu poświęcony jest kościół i który jest przedstawiony z koroną w dłoni, czyli z symbolem męczeństwa. Święty Maurus był nie tylko męczennikiem. Dwa starożytne napisy dotyczące budowy kościoła i transportu ciał świętych potwierdzają, że męczennik był również biskupem Poreca. Pozostałości poprzedniego kościoła, bazyliki z IV wieku, poprzedzone jeszcze starszym oratorium, pochodzą prawdopodobnie z jego czasów. Bardzo prawdopodobne jest więc, że Maurus był biskupem Poreca w czasie prześladowań chrześcijan przez cesarza Dioklecjana, które miały miejsce na początku IV wieku. Według legendy, ten biskup pochodzący z Istrii przybył z Afryki, być może dla uzasadnienia swojego imienia, co w rzeczywistości oznacza Moor. Maurus, chrześcijanin od dziecka i młody mężczyzna z lustrzanym życiem, został mnichem i spędził 18 lat w klasztorze. Potem udał się na pielgrzymkę do Rzymu, do grobu świętego Piotra. Z Rzymu przybył na Istrię, gdzie został wybrany biskupem Poreca. W czasie prześladowań znosił najbardziej bolesne męki, nie wahając się w dawaniu świadectwa wierze. W końcu został ścięty i pochowany, zgodnie z rzymskim zwyczajem, na podmiejskim cmentarzu. Dwa wieki później jego następca, biskup Eufrazjusz, przekazał tę relikwię nowemu, poświęconemu mu kościołowi. Historia relikwii świętego Maurusa nie kończy się tutaj. Większość z nich przywieziono do Rzymu w VII wieku, w czasach papieża dalmatyńskiego Jana IV, w celu uratowania ich przed profanacją przez barbarzyńskich Awarów i Słowian. W Rzymie relikwie biskupa Istrii były i są nadal przechowywane w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Kult świętego Maurusa był szeroko rozpowszechniony nawet w miejscach oddalonych od Poreca i Istrii. Jego ślady można znaleźć w Fondi, Lazio, Gallipoli, Apulii, a nawet w Bretanii. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Maurus, męczennik, osiągnął chwałę, zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu pomnóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc, osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.